Czego uczy mnie Biblia w Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział, 12 werset? Jego oczy są jak gołębice nad strumieniami wody, jakby umyte w mleku, osadzone w swej oprawie. Pieśń nad Pieśniami, 5 rozdział, 12 werset według UBG. Oblubieniec i oblubienica. Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami została zapytana przez córki jerozolimskie, co wyróżniało jej ukochanego spośród innych. Nie miała trudności z mówieniem o jego wyjątkowych cechach. W pieśni, 5 rozdział, 12 werset, mówiła o jego oczach. Oczy wyrażają wewnętrzne uczucia danej osoby. Uczucia miłości i współczucia albo nienawiści i gniewu. Nikt nie może zobaczyć, co jest w czyichś oczach, jeśli nie zbliży się do niego. Ona wystarczająco długo wpatrywała się w twarz jej oblubieńca, aby widzieć i wiedzieć, co wyrażają jego oczy. Jak wiele tracimy, nie patrząc na piękno i chwałę naszego ukochanego Pana i Zbawiciela. Oblubienica porównuje jego oczy do gołębi nad strumykami. Wzruszająca scena pokoju i czystości. Jego oczy patrzyły na tłumy, użalił się nad nim, gdyż były utrudzone i opuszczone jak owce, które nie mają pasterza. Ewangelia według Mateusza, 9 rozdział, 36 werset. Pierwszą rzeczą, o której oblubienica powiedziała, opisując swojego ukochanego, była jego biel i jego czystość. Biały kolor pojawia się ponownie w jej opisie. Jego oczy były jakby umyte mlekiem. Nic dziwnego, że jego napomnienie dla każdego z nas brzmi: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Oblubieniec patrzy na nas zawsze z tą samą miłością. Czytając o tym doskonałym człowieku, Panu Jezusie Chrystusie, w czterech Ewangeliach stwierdzamy, że jego oczy nigdy nie były dotknięte pokusami i atrakcjami tego świata. Szatan oferował mu królestwa świata i ich chwałę, ale on rozkazał szatanowi odejść. Wiedział, po co przyszedł i w godzinie ciężkiej próby powiedział: czyż nie miałbym pić kubka, który dał mi ojciec? Ewangelia Jana, 18 rozdział, 11 werset. Ziemska chwała i srogie próby nie mogły go sprowadzić z drogi. Gdy dopełniały się dni, postanowił pójść do Jerozolimy. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 51 werset. Oblubieniec wiedział, co go tam czeka. Czy można się dziwić oblubienicy, że go kocha? A.M. Bechnam.